Dzień dobry, witam jeszcze raz tych z Państwa, których już powitałam wcześniej i wszystkie inne osoby, które dołączyły w międzyczasie. Widzę, że jeszcze uczestnicy dołączają, ale już zaczniemy od takiej kwestii wstępnej. Tak jak wspominałam, spotykamy się dzisiaj na pierwszym z cyklu webinarów z serii Zieleń Miejska, Standardy i Dobre Praktyki Zwiększania Bioróżnorodności i Budowania Odporności na Zmianę Klimatu. A tematem dzisiejszego spotkania będzie strefowanie utrzymania, ograniczenie koszenia i grabienia. Cały cykl spotkań, a będzie ich w sumie 6, realizowany jest przez Fundację Sędzimira przy wsparciu miesięcznika Zieleń Miejska, który mam przyjemność dzisiaj reprezentować. Wspomniany cykl webinarów dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu Miejskie Ostoje Bioróżnorodności, utrzymanie terenów zieleni wspierające odporność miast na zmiany klimatu. Za treści publikowane w ramach projektu odpowiada wspomniana wcześniej Fundacja Sędzimira, nasz dzisiejszy organizator merytoryczny. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, przedstawię Państwu kilka szczegółów technicznych i takich kwestii organizacyjnych. Jeśli chodzi o czat, to jest to miejsce, gdzie mogą Państwo zadawać pytania. To z uwagi na to, bardziej może komentarze, o pytaniach powiem za moment. Nie mogą Państwo włączać kamer ani mikrofonów, to z uwagi na dużą grupę uczestników. Powstałby nam tutaj niezły chaos zapewne, gdybyśmy to umożliwili. Przygotowaliśmy jednak dla Państwa możliwość komunikacji. Są to dwa miejsca. Pierwsze i chyba najbardziej istotne to jest sekcja pytań i odpowiedzi. W Zoomie znajdą Państwo na dole właśnie taką ikonę pytania i odpowiedzi. I tutaj mogą Państwo zadawać konkretne pytania dotyczące omawianych zagadnień. Bardzo proszę, aby były to pytania no właśnie dotyczące omawianych zagadnień, pytania na temat, pytania do prelegentów. Na niektóre z tych zadanych pytań w tej sekcji pytań i odpowiedzi otrzymają Państwo odpowiedź od razu pisemną, a niektóre z tych pytań na koniec webinaru przeprowadzimy taką sesję pytań i odpowiedzi, gdzie wśród zadanych pytań wybierzemy kilka pytań w zależności od tego, ile będziemy mieli czasu. I poprosimy naszych dzisiejszych ekspertów, prelegentów o udzielenie odpowiedzi na żywo. Udostępniliśmy też dla Państwa czat, jak już wspomniałam, na którym po pierwsze mogą Państwo dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub wpisywać komentarze. Chcielibyśmy też Państwa zachęcić do aktywnego udziału w dzisiejszym spotkaniu i w związku z tym przygotowaliśmy też dla Państwa możliwość interakcji. Zadamy Państwu dzisiaj dwa pytania i poprosimy o odpowiedzi na nie poprzez narzędzia online. I tutaj też pomocny będzie czat. Na czacie pojawią się w odpowiednim momencie, oczywiście staną Państwo poinformowani na wizji linki. Poprosimy o kliknięcie w te właśnie linki, które pojawią się na czacie i tam będą czekały na Państwa narzędzia, które umożliwią nam interakcję. Moderatorem dzisiejszego spotkania jest Pani Ilona Gosk, dyrektorka zarządzająca Fundacji Sędzimira. Pani Ilono, dzień dobry. Daję Pani głos i poproszę o przedstawienie dzisiejszych gości oraz poprowadzenie części merytorycznej spotkania. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że tak licznie dołączyliście na nasze dzisiejsze spotkanie. Ja od razu pozwolę udostępnić sobie ekran, który będzie wspierał mnie w prowadzeniu dzisiejszego naszego spotkania. Udostępnij. Mam nadzieję, że Państwo widzą. Jeżeli nie, to proszę o informowanie mnie na bieżąco. Porozmawiamy dzisiaj w ramach naszego pierwszego webinaru o strefowaniu utrzymania, a w szczególności o ograniczeniu koszenia i grabienia. Będą mnie wspierać w prezentacjach dwie wspaniałe osoby. Monika Pes-Święcicka, dyrektorka Zarządu Zieleni z Wrocławia. Również architektka miejska, inspektorka nadzoru terenów zieleni, certyfikowana inspektorka drzew. Na prezentacji możecie Państwo zobaczyć, jak ma bogate doświadczenie zawodowe, jak jest doskonale wyedukowana. Jest dzisiaj z nami tutaj też przede wszystkim dlatego, że była pomysłodawczynią stworzenia standardów utrzymania terenów zieleni w mieście, które są ogólno
ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i do których będziemy się odnosić w czasie naszego dzisiejszego i kolejnych webinarów. Jest z nami również Sławek Sędzierski, specjalista ogrodnictwa miejskiego, który przez lata w zarządzie Zieleni jako pełnomocnik dyrektora do spraw programowych był odpowiedzialny za angażowanie lokalnej społeczności do dbania o zieleń. Jest też nieocenionym redaktorem naszych standardów dzięki swojej naprawdę rozległej wiedzy na temat wszystkich zagadnień, które są w nim poruszone. Zanim przejdziemy, dwa słowa o naszym programie. Na początku Sławek Sędzierski zaprezentuje nam, przeprowadzi nam krótką prezentację dotyczącą tego, po co w ogóle strefować, jaki to ma cel, jak to jest powiązane z aktualnymi wyzwaniami, zarówno związanymi ze zmianą klimatu, jak i też z coraz trudniejszymi warunkami, z jakimi musi się borykać zieleń w zabudowie miejskiej, ale też w kontekście usług, jakie ta zieleń nam świadczy. W drugiej części naszego spotkania porozmawiam z Moniką Pec-Święcicką na temat tego, jak Wrocław wdraża strefowanie koszenia na swoim w mieście, jakie odnosi tutaj sukcesy, z jakimi trudnościami się spotyka. Na końcu porozmawiamy sobie również o tym, jak wygląda sytuacja ze strefowaniem grabienia i w jaki sposób też komunikacja z mieszkańcami w tym obszarze jest prowadzona. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych prezentacji, chciałabym Państwa poprosić, żebyście też trochę nam opowiedzieli o sobie. W tej chwili powinniście Państwo widzieć na ekranie kod QR. Jeżeli weźmiecie ten kod QR, i przy pomocy telefonu go zeskanujecie, to powinniście przejść do strony, która się nazywa Padlet. Chciałam sobie zaprezentować na moim telefonie, jak to wygląda, ale widzę, że dzisiaj, powiem, technologia mi nie sprzyja. Na swoim telefonie zobaczycie mapę i na dole plusik, który po naciśnięciu pozwoli Wam wstawić swoją lokalizację. Można też, tak jak wspominała Pani Małgorzata, wejść na tą stronę przez czat, przez link, który już powinniście mieć na czacie. Zobaczycie wtedy Państwo mapę, tak jak ją w tej chwili wyświetlam. W prawym dolnym rogu pojawia się kółeczko z długopisem, gdzie możemy albo wpisać miejsce, albo po prostu tak, wybierz lokalizację. Warszawa. I to, o co jeszcze Państwa bym prosiła, to żebyście zarówno korzystając z telefonu, jak i korzystając z komputera, na dole wybrali kolor, jakim się oznaczycie. Zielony w przypadku, kiedy w Waszym mieście wprowadzane jest strefowanie utrzymania zieleni, a czerwony, jeżeli takich praktyk jeszcze nie ma. Widzę, że już się pojawiły różne kolory na naszej mapie. Można jeszcze w swój PIN wejść, można go zedytować, żebyście zobaczyli sobie pod koniec naszego spotkania, po pierwsze, ilu nas jest, a po drugie, jak wyglądają praktyki różnych zarządów zieleni i innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni i czy to, co dzisiaj jest przedmiotem naszej rozmowy, jest Państwu znane już z praktyki. Pozwoliłam sobie wyświetlić w tej chwili obrazek. Do mapy naszej jeszcze wrócimy. Proszę nas spokojnie ją uzupełniać. Pozwoliłam sobie wyświetlić obrazek, który pochodzi z publikacji,
Dra jest załącznikiem do standardów. Standardy to jest kilkaset stron wskazówek bardzo konkretnej wiedzy. Wydaliśmy, załączyliśmy do nich też część rysunkową, instruktażową, która ma nam pomóc kontaktować się, komunikować z mieszkańcami, im wyjaśniać, po co wprowadzamy różne strefy. W naszych standardach zaproponowaliśmy wydzielenie czterech takich stref, czyli utrzymania intensywnego, średnio intensywnego, ekstensywnego i zakładania stref biocenotycznych. W związku z tym też różne usługi, które tam prowadzimy, mają różną intensywność utrzymania. Natomiast po co, czemu ma służyć właśnie takie dzielenie? Jakie powinniśmy mieć korzyści z prowadzenia tego typu usług, opowie nam nasz pierwszy gość, Sławek Sędzierski. Sławku, mam nadzieję, że uda ci się połączyć z nami. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło Państwa tutaj powitać na webinarze. Bez jakichś zbędnych dodatkowych wstępów poproszę o następny slajd. Myślę, że warto zacząć od takiej informacji w ogóle, czym jest strefowanie. Trochę Jana o tym powiedziała, natomiast warto rozszerzyć tą definicję i powiedzieć, gdzie, jak możemy ją, to strefowanie stosować. No i na czym ono polega? Poproszę następny slajd. Tutaj Państwu pozwolę sobie przedstawić taką planszę, która powstała podczas przygotowania masterplanu dla jednego z parków w Warszawie. Dla pana Kotowskiego ten masterplan powstał w 2015-16. W zeszłym roku bodajże on został zrealizowany po prostu w ramach przebudowy tego parku. To co, kontynuując, mamy podczas tworzenia tego masterplanu wydzielono różne strefy i ze względu na ich użytkowanie, na to jaką funkcję w całym parku pełnią. Zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałem, to Państwo macie takie obszary, które są właśnie tymi strefami wydzielonymi ze względu na to, jaką rolę, jaką funkcję pełni dana zieleń na obszarze całego parku. Poproszę następny slajd. I ta zieleń została opisana w tym masterplanie, zresztą też ona może być opisywana w momencie, kiedy Państwo będziecie takie strefy sobie tworzyć, czy w parkach, czy na skwerach, czy w zieleni ulicznej. Pod kątem tego, jaka jest dopuszczalna intensywność użytkowania, jak często ten teren jest odwiedzany, jaki koszt jest przewidywany dla utrzymania dla danego strefy. Ale także proszę zwrócić uwagę na bogactwo florystyczne czy innych gatunków, czy udział gatunków obcego pochodzenia, o czym też za kilka minut powiem. Także takie pięć stref zostało w tym parku wydzielone pod kątem właśnie utrzymania, ale też właśnie pod kątem istniejącej bioróżnorodności i tego, co w tym parku się znalazło podczas robienia inwentaryzacji. Poproszę następny slajd. No, ale czemu oprócz tego, że te strefy możemy wydzielać, to pytanie, czemu to w ogóle ma służyć? Poproszę następny slajd. Jednym z głównych chyba założeń dla strefowania jest po prostu zaspokojenie potrzeb różnych użytkowników terenu. W tym parku akurat bardzo wiele osób korzystało z bardzo różnych grup, poczynając od tych, które tutaj po prawej stronie strzałki oznaczone po prostu przychodzą poleżeć na trawie, się popalać, kończąc na użytkownikach tego terenu, jeśli chodzi o takie przyrodnicze aspekty, czyli obserwowanie przyrody, dzikiej przyrody, czy osoby wyprowadzające psy, które gdzieś tam z okolicznych bloków przybywały do tego miejsca. Dodatkowo strzałkami oznaczyłem tych użytkowników, którzy nie zawsze są oczywiści. Strzałka jest nakierowana na schronienie dla ptaków. To miała być budka dla jeżyków, ale
prawdopodobnie zamieszkiwane przez różne inne gatunki. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, ta strefa T1, która po prawej stronie jest oznaczona, mamy tutaj wyższą trawę i zakrzewienia zadrzewienia, czyli tam będą znajdowały się małe ssaki, małe ptaki, które będą korzystały po prostu z tego, z tej różnorodności terenu, która została stworzona poprzez właśnie koszenie, przez sposób, w jaki zarządca tego parku postanowił utrzymywać ten teren i tworzyć te nisze ekologiczne. Poproszę następny slajd. Innym powodem, dla którego warto stosować to strefowanie i dla którego się stosuje, jest po prostu zwiększenie czytelności obszaru pod kątem tego, gdzie chcemy widzieć użytkownika, zazwyczaj w postaci człowieka z psem, a gdzie raczej chcemy, żeby on nie wchodził. I tam pozostawienie tych obszarów nieskoszonych, z wyższą roślinnością, rzadziej koszonych, będzie powodowało po prostu mniejsze natężenie ruchu czy odwiedzania tych obszarów. To, co ma szczególne znaczenie przy zbiornikach wodnych, przy kanałach, to jest właśnie dostępność chociażby kotów czy psów do brzegów wodnych i możliwość płoszenia ptaków nadwodnych czy gdzie to może wiązać się z jakimś porzucaniem lęgów chociażby. Więc tutaj, jeśli mówimy o różnorodności biologicznej, to nie tylko jest to flora, która tutaj w tych obszarach rzadziej koszonych jest znacznie bardziej bogata, to oprócz tego mamy do czynienia z fauną, która korzysta właśnie z tego schronienia w postaci wyższej roślinności. No i bezpieczeństwo użytkowania. Tutaj mamy po lewej stronie zdjęcie, gdzie mamy skarpę. I to wykoszenie przy chodniku ma dać znać, gdzie ta przestrzeń piesza się kończy, a jednocześnie uwidaczniać to, co znajduje się zaraz obok chodnika, żebyśmy nie byli zaskakiwani jakimiś przypadkowymi zdarzeniami, chociażby ptakami, które mogą wychodzić z roślinności. Poproszę następny slajd. Zmniejszenie kosztów utrzymania terenu to wydaje się chyba najbardziej oczywiste przy dużych obszarach, szczególnie tych obszarach przy drogach. Chociaż to nie jest jedyny w tej sytuacji plus korzystając ze strefowania, proszę zwrócić uwagę, że przy wyższej roślinności chociażby spływ powierzchniowy przy dużych opadach jest znacznie opóźniony. Część tej wody jest po prostu zatrzymywana dłużej, czy chociażby pozostaje w tym pasie zieleni, który jest niekoszony. No i przy dużych obszarach, przy dużych parkach, przy szerokich pasach rozdzielających ulice, te oszczędności mogą być bardzo znaczne. Poproszę następny slajd. Zwiększenie różnorodności biologicznej. No właśnie, to strefowanie powoduje takie zwiększenie wysokości różnych gatunków, jednocześnie występowanie takich nisz ekologicznych. To jest specjalnie dałem takie zdjęcie ze zbiornika wodnego, gdzie ta roślinność nadwodna tworzy razem z tym brzegiem takie ekoton, a zaraz po lewej stronie tego, czego Państwo nie widzicie, jest wykoszona łąka dla osób, które odwiedzają tą przestrzeń z psami, gdzie te psy mogą się wybiegać, a jednocześnie i z punktu widzenia obserwacji tej przyrody można zobaczyć ten zbiornik wodny, a tam, gdzie są trzciny, tam, gdzie jest wyższa roślinność, ptactwo wodne może prowadzić lęgi w spokoju, jakby niezakłócanym przez czy koty, czy psy przebywać w tym terenie. Poproszę następny slajd. No właśnie, czy strefowanie w ogóle zwiększa różnorodność biologiczną? Mogłoby się... Odpowiedź jest tak, od razu powiem, że te strefowanie, czyli zróżnicowanie sposobu utrzymania, koszenia, częstotliwości, wysokości koszenia znakomicie wpływa na różnorodność biologiczną. Poproszę następny slajd.
Krótkie przypomnienie, dlaczego tak jest. Ta różnorodność biologiczna wynika właśnie z tego, że mamy różnorodność genów. Na danym obszarze jest to różnorodność gatunków też i poprzez właśnie to zróżnicowanie sposobu utrzymania terenu, częstotliwości koszenia w tym wypadku, mamy stworzone różnorodność ekosystemu, w których liczba gatunków i różnorodność genów jest znacznie większa. Ta różnorodność biologiczna jest bardzo ważna z tego względu, że buduje nam stabilność systemu, ekosystemu, który w danej przestrzeni się znajduje, co wpływa na zwiększenie odporności na zmiany najróżniejsze i klimatyczne i właśnie pojawianie się chociażby gatunków inwazyjnych. Poproszę następny slajd. Do czego dążymy? Dążymy, proszę Państwa, do tego, żeby właśnie to zróżnicowanie utrzymania terenu doprowadzić do takiego punktu, gdzie mamy bardzo różne, doprowadzić do takiego momentu, gdzie mamy po lewej stronie taką bardzo dużą mozaikę habitatów, ekosystemów czy nisz ekologicznych, gdzie mamy drzewa, niskie drzewa, zakrzewienia, wyższe ziołorośla i po prawej stronie już takie przybliżenie, bliżej ciągów komunikacyjnych na przykład, czy przydeptów, te pasy metrowe, 80-metrowe, wykoszone częściej, gdzie pozwala nam to na stworzenie po pierwsze takiego poczucia zadbania terenu, a po drugie właśnie w tej wyższej roślinności stworzenie możliwości chociażby występowania różnorodności gatunkowej i zwiększenia właśnie tej odporności ekosystemów. Poproszę następny slajd. To jest jeden ze sposobów, jaki pokazałem, jeśli chodzi o początek stopowania. Często dochodzą mnie takie informacje gdzieś pomiędzy kolegami, koleżankami z miast. Słyszę, że to stopowanie jest trudne do prowadzenia ze względu na odbiór społeczeństwa, społeczności, tego, że jest gdzieś niekoszona, powinno być koszona, użytkowanie czy funkcjonowanie w tym przestrzeni jest inne niż zakładałby zarządzający. W związku z tym tworzą się różne napięcia na tym obszarze i myślę, że takie wprowadzenie społeczności poprzez taką społeczną inwentaryzację terenu jest jednym ze sposobów na początek informowanie o tym, co w tym obszarze się znajduje i dlaczego dane działania są podejmowane tu, a nie gdzie indziej. Poproszę następny slajd. I tak troszkę już na koniec. Wpływ koszenia na środowisko często jest sprowadzany do spalin, do wysokości koszenia, do tego hałasu, do zapylenia środowiska, do tego, jak bardzo powietrze zanieczyszczone, ale proszę też zwrócić uwagę, że są też pomijane czasem aspekty, chociażby tego, że okres, w którym będziemy kosili, może wpływać na dostępność pożytków, na to, gdzie te pożytki się znajdują, bo tak jak już mówiłem, warto stworzyć taką mozaikę terenów, gdzie mamy z jednej strony pogodzone potrzeby użytkowników, tych, którzy chcą rekreacyjnie korzystać z tego terenu, a z drugiej strony potrzeby owadów, które te pożytki powinny mieć tak naprawdę przez cały rok, czyli przez strefowanie tego koszenia możemy właśnie to osiągnąć. Schronienie dla ptaków tutaj głównie, dla małych ssaków, i znowu tutaj okres koszenia dla płazu będzie miał duże znaczenie, chociażby przy ciekach wodnych czy przy zbiornikach wodnych, gdzie to schronienie pełni bardzo dużą rolę i tak jak już mówiłem, może prowadzić chociażby takie koszenie, które jest niepoprzedzone monitoringiem czy inwentaryzacją do niszczenia siedlisk ptaków, ssaków czy płazów.
Rozsiewanie nasion, tutaj mówimy o dopasowaniu terminu do biologii danych gatunków, ale też nie tylko gatunków rodzimych, tych, które chcemy, żeby pozostały na tym terenie, ale też do gatunków, które są inwazyjne i których nie chcemy, czy są problematyczne na danym obszarze. Tutaj już troszkę o tym mówiłem, wysokość, częstość koszenia, ta wysokość będzie nam budowała właśnie różnorodność terenu, różnorodność habitatu. Warto zwrócić uwagę też, żeby te terminy były dopasowane do warunków atmosferycznych i do uwilgotnienia gleby. Na to rzadko chyba zwraca się uwagę. To ugniatanie gleby może powodować i często powoduje znaczną utratę jakości. Po tym przysadzeniu drzew czy krzewów okazuje się, że ta gleba ma znacznie gorsze, chociażby warunki powietrzne. Poproszę następny slajd. Tutaj takie zdjęcie z pasa drogowego, zresztą tego samego pasa, który Państwo wcześniej zobaczyliście, zrobione kilka dni temu. Habry rodzime, które już te nasiona wysypały, to jest ten moment, kiedy albo możemy zdecydować o tym, żeby skosić i żeby na wiosnę ten teren już był, zazieleniał się, albo zostawić ten obszar jeszcze na zimę. To pewnie Monika będzie więcej o tym mówiła, jakie standardy zarząd we Wrocławiu przyjmuje. Natomiast to, na co ja chcę zwrócić uwagę, żeby te wszystkie działania związane z utrzymaniem terenu poprzedzić właśnie spojrzeniem na to, co w tym terenie się aktualnie znajduje i kiedy te działania należałoby podjąć. Poproszę następny slajd. No właśnie, po lewej stronie przymiotno-biały gatunek, coraz częściej występujący i widzialny na naszych terenach, na tych, które mają to utrzymanie biocenotyczne, czyli te, których staramy się jak najmniej kosić. To jest zrobione zdjęcie też na obszarze, no, często gdzieś tam uczęszczanym przez mieszkańców blisko bloków, bardzo duże, wysokie ziołorośla, koszone prawdopodobnie raz w roku, w znacznym stopniu porośnięty właśnie przez przymiotno. I dlatego mówię o tym terminie koszenia i wysokości koszenia, że ta obserwacja tego terenu pozwoliłaby na jego eliminację poprzez właśnie ograniczenie rozsiewania się na danym terenie. Po prawej stronie takie oznaczenie terenu właśnie nad wodą, gdzie mowa jest o tym, żeby nie mieć baczenia na swoje psy, ale też pod kątem właśnie utrzymania terenu jest ważne to, żeby firmy, które utrzymują tereny, miały po pierwsze wprowadzenie w teren, ale chyba też w widoczny sposób pokazane, gdzie te obszary mają zostać nieskoszone, albo kiedy ewentualnie to koszenie może się odbyć, żeby nie było ze szkodą dla bytujących tam zwierząt. Poproszę następny slajd. No i taki slajd podsumowujący, jeśli chodzi o charakterystykę, intensywność użytkowania, różnorodność biologiczną i koszt pielęgnacji. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie ta intensywność użytkowania jest największa, no koszt pielęgnacji będzie duży, ale też różnorodność biologiczna będzie nam potencjalnie spadała, to znaczy liczba tych gatunków i sposób utrzymania, niskie koszenie, częste koszenie będzie wpływała na to, że po prostu szansa na pojawienie się gatunków, które mogą chociażby służyć zapylaczom, będzie znacznie mniejsza. W tych strefach biocenotycznych z kolei, pomimo tego, że intensywność użytkowania jest mniejsza, bioróżnorodność większa, to mogą pojawić się gatunki inwazyjne i ta inwentaryzacja i monitoring tych przestrzeni jest kluczowy dla tych obszarów, które podlegają rzadszemu utrzymaniu. To chyba jest ostatni slajd mojej prezentacji. Bardzo dziękuję. Ja również, Sławku, bardzo dziękuję za to wprowadzenie do naszego tematu. Zostań z nami, bo tak jak już Pani Małgorzata, otwierając nasz webinar wspominała, będziemy mieć jeszcze sesję pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie już się
pojawiło w odpowiedniej sekcji. Ten czas na odpowiedzi będziemy mieć po kolejnej części naszego spotkania, po koszeniu. Zachęcam Państwa do tego, żeby z tego korzystać. Sławek też będzie jednym z ekspertów, który będzie na te pytania odpowiadać. Zajrzyjmy na naszą mapę. Nie wiem, czy widzą, mam nadzieję, że widzą Państwo teraz naszą mapę. Jak sobie na nią patrzymy, to wydaje się, że po pierwsze jest nas prawie 200 osób, bo tylko 60 na tej mapie się zaznaczyło i odznaczyło, czy mają doświadczenia, znają doświadczenia ze strefowaniem utrzymania, czy nie. Myślę, że za chwileczkę jeszcze raz wrzucimy na czat Państwu adres do tej mapy i byłabym zobowiązana, gdyby te osoby, które jeszcze na tą mapę nie weszły, nie zaznaczyły swojej obecności, żeby to uczyniło. No ale ten obraz jest dość zróżnicowany. Nie jest to nowość. Mamy coraz więcej miejscowości, w których patrząc na tą mapę, zjawisko strefowania jest wprowadzane, ale też takich, gdzie jeszcze jest to pewnego rodzaju nowością. Powracając do naszej prezentacji, chciałam Państwa zaprosić do kolejnej bardzo krótkiej już tym razem zabawy. Wyświetliłam kod QR i znowu, korzystając z telefonu, możecie go Państwo zeskanować. I przejdziecie wtedy Państwo do bardzo krótkiej ankiety, zawierającej zaledwie 4 pytania, które odpowiadają na pytanie, jak często spotkałeś się z pretensjami o zbyt rzadkie koszenie. Ponieważ z naszego Pani Ilono, przepraszam, wtrącę się tylko tutaj jeszcze prośba od uczestników, aby przypomnieć, co oznaczały poszczególne kolory na mapie. A, kolory na mapie. Zielone strefujemy, jest w naszych miastach strefowanie, czerwone. Nie mamy doświadczeń ze strefowaniem na Padlecie. Nie będziemy na podstawie Państwa oznaczeń robić, co prawda, żadnej mapy doktorskiej, ale znaczy obrazowania naukowego, ale myślę, że taki obrazek po tym seminarium też będzie nam troszeczkę mówił na temat tego, czy jest u nas zielono, bo strefujemy, czy czerwono, bo jeszcze tych praktyk nie wprowadziliśmy. Wracając do Mentimetera, do naszej ankiety, do której też poprosimy link na naszym czacie. Kiedy wejdziemy możemy też wejść przez ten link, zaznaczyć odpowiednią informację. Czy macie Państwo doświadczenia z tym, że mieszkańcy dzwonią i zgłaszają pretensje na temat tego, że rzeczywiście zbyt rzadko w jakimś terenie jest prowadzone strefowanie, czy koszenie, czy nigdy się z tym Państwo się nie spotykacie. Mamy czteropunktową skalę i za chwileczkę też pokażemy, jak wyglądają Państwa wyniki. A wracając do naszego webinaru, tam za chwileczkę wrócimy do Mentimetera, natomiast wracając do naszej prezentacji, przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach na dużej grupie ponad 500 Polek i Polaków dobranych reprezentatywnie mieszkańców miast badanie dotyczące tego, jak postrzegają i jak oceniają utrzymanie zieleni w mieście. Za miesiąc, w przyszłym miesiącu, w październiku, będziemy mieć webinar, gdzie będziemy szczegółowo omawiać wyniki naszej ankiety. Natomiast tutaj chciałam pokazać Państwu dwie dane. Po pierwsze, kiedy zadaliśmy naszym uczestnikom pytanie, jak oceniają w sposób, w jaki utrzymane jest zieleń w ich miejscowości, to w zasadzie 80% odpowiedziało, że to utrzymanie jest raczej dobre, dobre lub zdecydowanie dobre. Co z grubsza oznacza, że mieszkańcy nasi w większości zadowoleni są z tego,
jaką zieleń widzą wokół siebie. I tak naprawdę bardzo przyzwyczajeni są do status quo, z którym mają na co dzień do czynienia. Z zaledwie 20% to są te osoby, którym sposób utrzymania zieleni się nie podoba. Chciałam to Państwu pokazać, żeby zaznaczyć, że najczęściej, jeżeli słyszymy jakieś głosy od mieszkańców, to są te głosy niezadowolenia, bo dużo szybciej, dużo częściej wykazujemy niezadowolenie bardzo dużo częściej skłania nas do tego, żebyśmy wyrazili swoją opinię, niż wtedy, kiedy uważamy, że wszystko jest doskonale. Zapytaliśmy się w tej ankiecie też, jakie są oczekiwania mieszkańców dotyczące tego, jak często powinny być koszone trawniki. I mogli wybrać na skali, gdzie jeden oznaczało, że rzadziej one powinny być koszone, albo pięć częściej koszone trawniki. Jak widzicie Państwo, około 1/3 naszych uczestników wybrała odpowiedź zrównoważoną, trzecią, czyli że one są koszone dokładnie tak jak trzeba, w sam raz. Kolejna 1/3 to były osoby, które opowiadały się po tej stronie, że raczej częściej albo częściej powinny być te trawniki koszone. Natomiast taka sama mniej więcej grupa opowiadała się za tym, że to koszenie powinno być rzadsze. Więc kiedy popatrzymy sobie na te wyniki, widzimy, że czasami takie nasze przekonania o tym, że ograniczy wprowadzanie różnych stref utrzymania, może się generalnie z różnymi protestami spotkać, nie ma odzwierciedlenia w wynikach tego badania. One będą, ale też będziemy mieć dużą grupę ludzi, którzy będą zadowoleni z takiej zmiany. Chciałam teraz poprosić o na chwileczkę przestanę udostępniać ekran. Chciałam zaprosić do mnie w tej chwili Monikę Pec-Święcicką do rozmowy na temat praktycznych aspektów utrzymania. Cześć Moniko, mam nadzieję, że będziesz miała nieco mniejsze problemy z techniczne niż te, których my doświadczyliśmy. Czy dobrze mnie słychać? Ja Ciebie słyszę doskonale. Mam nadzieję, potwierdzam że... również ze studia, że słychać dobrze. Dobrze. Monika, rozmawiałyśmy kiedyś o tym, że Wrocław ma już za sobą kilka lat doświadczeń w wprowadzeniu stref utrzymania zieleni, w tym ograniczeniu i strefowania koszenia. Powiedziałaś w czasie tej rozmowy wtedy coś takiego, że rzeczywiście, kiedy pojawiła się w systemie zarządzania, w systemie wprowadzaniu ograniczeń koszenia zmiana, to znaczy miasto zaczęło wprowadzać różne strefy, to mieszkańcy widząc tę zmianę poczuli się zaniepokojeni i mieliście dużo protestów w tym obszarze. Natomiast równocześnie powiedzieliście, że po około 2 latach ta akceptacja dla zmiany sposobu utrzymania terenów zieleni już była bardzo duża, że tak naprawdę wasi mieszkańcy z czasem oswoili to, w jaki sposób miasto zarządza zielenią. Na pewno się oswoili. Dzięki też, nie wynikało, to oswojenie nie wynikało oczywiście jedynie ze sposobu koszenia i doprowadzania sposobu tego koszenia do takiego stanu, który estetycznie też nam odpowiadał, ponieważ można powiedzieć, że wszyscy się tego uczyliśmy i próbowaliśmy dopasować się do danej sytuacji, dostosowując szerokość tego pasa estetycznego, częściej koszonego, dostosowując do stref widoczności,
do wielkości danego obszaru, bo no, czasem nie było sensu zostawiać mniejszych fragmentów, ale robiliśmy takie próby i raz kosiliśmy więcej, mniej. Inspektor najpierw coś zalecał, potem wykonawca to robił i później okazywało się, czy to wygląda dobrze, czy nie, więc zależało tak to naprawdę od percepcji ludzi i tutaj taka sytuacja i powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje, miało najlepsze zastosowanie, bo każdy widział inaczej ten sam obszar. Jedni byli z siebie bardzo zadowoleni, że udało im się uzyskać taki malowniczy efekt, a kto inny mówił, czy ktoś pijany to kosił, tak? Więc no tutaj mieliśmy bardzo dużo sprzecznych opinii, tak wewnątrz zarządu, dyskusji z wykonawcami, jak i samych mieszkańców. No i ten sami musieliśmy jakby już przećwiczyć tylko kilka razy do roku i w latach, żeby wiedzieć, jaki efekt chcemy osiągać i też, żeby użytkownicy tych przestrzeni, bo to jednak zazwyczaj jest tak, że na co dzień mieszkańcy przejeżdżają danymi obszarami, będą się przyzwyczajać do pewnej techniki koszenia. No ale to jest to, co my robiliśmy. Ale nic by się nie byłoby, myśl takiej akceptacji społecznej, gdyby nie cały proces edukacji, który prowadziliśmy przy tej okazji. Więc prowadziliśmy PR-owe działania. Nie wiem, czy tutaj będziesz udostępniać też prezentację. Już udostępniam. Jako tło do mojej wypowiedzi. Tutaj kilka przykładów takiego wybranego właśnie strefowanego koszenia akurat na przestrzeni parku. I wybieraliśmy takie przestrzenie, które są najmniej użytkowane, które łączą się w dłuższe ciągi po to, żeby też stanowiły one miejsca dla migracji zwierząt. I tworzyliśmy roboczo obrazy dla danych inspektorów, tak jak oni zalecali. Służące bardzo proste, bardzo istotne dla nas było to, żeby to było bardzo łatwe w obsłudze do wydrukowania na możliwie najmniejszym arkuszu papieru, po to, żeby w terenie można było to zabrać i komunikować się z wykonawcą. No i efekt, jaki otrzymywaliśmy, widać na zdjęciach po prawej stronie, czyli właśnie tworząc takie przestrzenie możliwie malowniczo się kształtujące. Tam, gdzie mamy więcej zadrzewień, zakrzewień i nie ma kolizji z innymi, że tak powiem, funkcjonalnymi strefami, zostawialiśmy mocno, mocno niewykoszone i niewygrabione przestrzenie. Na mapie po lewej widać, że odchodziliśmy od tego standardu. I tutaj w dolnym prawym rogu mamy korty tenisowe, a park mamy po lewej stronie ulicy, która sąsiaduje z tymi kortami. I tam jest bardzo dużo przedeptów i mieszkańcy często chodzą, niezależnie od tego, jakie strefowanie tam mamy, więc tutaj nie wydzielaliśmy tych stref biocenetycznych, właśnie wiedząc o tym, że często są użytkowane, więc nie uda nam się ich po prostu wyłączyć. Więc tutaj stosowaliśmy średnio intensywne rozwiązanie. I teraz poproszę kolejny slajd, który pokazuje, jak w różnych parkach przyjmowaliśmy też na prośbę pracowników dla nich odpowiedni podział, też adekwatnie do tego, jakie mają tutaj relacje z wykonawcą. Tutaj mamy akurat Park Szczytnicki i wykonawcę, który tak naprawdę z drobnymi przerwami cały czas wykonawca jest jeden, ze względu na kwalifikacje, jakimi się wykazuje i odwagę do tego, żeby w ogóle zająć się takim obszarem, tutaj mało kto chce z nim konkurować, więc komunikacja z wykonawcą jest tutaj bardzo komfortowa i stała, bo on zna ten park jak własną kieszeń i tutaj potrzebowaliśmy tylko takiego wydzielenia, które pozwala nam się komunikować i z wykonawcą, i z mieszkańcami, że są strefy w różny sposób utrzymywane. Związane jest to i z historią miejsca i z tym, jaki mają bardziej bądź mniej przyrodniczy charakter i do tych stref dostosowaliśmy koszenie. I kolejna ilustracja,
Poproszę, to jest już taki właśnie to, do czego chciałam zmierzać. Czyli właśnie te działania PR-owe na różnych poziomach. Tak, Zarząd Zieleni Miejskiej sam prowadził informacje o kokoszeniu. Wprowadzaliśmy tabliczki w trawnikach, informując o tym, dlaczego zostawiamy taką, a nie inną murawę. Ale też miasto samo, nasze miejskie biuro promocji bardzo szeroko informowało na stronach internetowych, w autobusach, w komunikacji miejskiej w ogóle, w różnych wybranych miejscach plakaty o tym, że prowadzimy ekokoszenie. Na stronach miejskich informowaliśmy o tym, które ulice kiedy będą koszone. Czyli zbieraliśmy informacje wśród pracowników, którzy nie podejmowali tych decyzji odgórnie, ale obserwując pogodę, obserwując sytuację, na bieżąco bardzo intensywnie pozostawali i w terenie, i w kontakcie z wykonawcą, obserwowali też reakcje mieszkańców i przez te lata uczyli się i dostosowywali ten sposób koszenia właśnie do zastanych warunków. I nasi pracownicy PR-u co tydzień zbierają informacje, gdzie jest koszone na bieżąco i taką informację na stronach miejskich udostępniają. Muszę powiedzieć, że to było takie dosyć duże przedsięwzięcie, które na pewno no, wydaje się ciężkie i można by powiedzieć, tego się nie da zrobić, tak? Nie mamy do tego pracowników, nie mamy do tego warunków, jest nas za dużo, jest nas za mało, ale muszę powiedzieć, że zawsze tak jest, że mamy niedostatek pieniędzy i niedostatek ludzi, ale świat się zmienia i musimy dostosować tą komunikację i tutaj faktycznie poświęcając temu dużą uwagę na początku, teraz już cieszymy się tym, że mieszkańcy dużo lepiej to rozumieją i właśnie tak jak było widać na Twoim wykresie. Głosy są dalej podzielone, ale w tej chwili już tej pracy, że tak powiem, sami mamy mniej, bo w sytuacji, kiedy jedna osoba komentuje bądź daje jakiś komunikat o tym, że coś jest niewykoszone, zawsze znajdzie się druga, która wyprzedzając nasz monitoring tych mediów społecznościowych, już powie, no co ty gadasz, przecież tak się kosi, przecież taki mamy klimat, takie są zmiany, przecież to jest ostoja bioróżnorodności. I tu pomiędzy ludźmi odbywa się już tak naprawdę edukacja dalsza tego, jak mamy to robić. Aktywiści też przyjmują właśnie często tą rolę, czasem nas właśnie chwaląc i potwierdzając, że to jest dobrze wykonana praca, potwierdzając to swoimi kompetencjami. W dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy w obliczu tego, że musimy wykosić z różnych względów właśnie bezpieczeństwa bądź specyfiki miejsca. Tutaj taki ciekawy przykład mieliśmy właśnie dosyć mozaikowo rosnącej na Włoci i trzy razy podejmowaliśmy koszenie tej na Włoci, a ona taki miała już przez to sposób wyrastania, że co miesiąc wychodziły kolejne kwitnące na Włocie a my musieliśmy cały czas wracać do tej sytuacji, żeby wykaszać je zanim się wysieje. No i jak wykosić, żeby nie skosić tych najcenniejszych roślin, gdzie mamy ogromne powierzchnie i nie możemy tego zrobić pod kaszarkami na odpowiedniej wysokości. Więc borykamy się z takimi problemami i teraz jakbym mogła wrócić, jeden slajd, jest taka możliwość. Tutaj coś, no, brakuje mi jednego slajdu, ale dobra. Może dalej? Wiesz. Nie, to już mamy takie mapy utrzymania, które pozwalają nam się komunikować z mieszkańcami i w miejscach, gdzie mamy bardzo aktywnych mieszkańców,
z jakimi mapami spotykamy się razem z nimi. To jest bardzo podobna mapa, jak była na pierwszym slajdzie, więc nie powielenie, tylko w inny sposób podobnego obrazu. I z mieszkańcami dyskutujemy o tym, w jaki sposób to robić. I jeżeli to są osoby aktywne na stronach Rad Osiedli, na stronach jakichś grup konkretnych, to zazwyczaj bywa tak, że ta osoba, która z nami przyjdzie, pośród dużo już mamy takich aktywistów, jak oni przejmują tą rolę tej osoby komunikującej się z nami, później są odpowiedzialne za prowadzenie tych rozmów takich bardziej kuluarowych, tłumaczących, słuchajcie, byłem w terenie, jest ok, oni wiedzą, co robią i robimy to tak i będzie jeszcze raz zgłoszenie, więc się nie zdziwcie, tak? I wtedy już unikamy tych afer, które często się zdarzały. Wspominałaś, przepraszam Moniko, że powiem ci słowo, wspominałaś też kiedyś w rozmowie, że to takie edukowanie, wstawianie tych tabliczek, o których też mieliśmy dyskusję w trakcie pisania standardów, jak często, na jak długo je ustawiać w miejscach, gdzie jest właśnie na przykład ograniczone koszenie, plus prowadzenie takiego intensywnych rozmów i komunikacji z mieszkańcami. Wspominałaś, że przyniosło też dodatkowy skutek, że jak już zrozumieli, oswoili ten kierunek dotyczący innego rodzaju koszenia, ekokoszenia, to mieli też dużo większe przyzwolenie na inne praktyki zarządu zieleni, na przykład we wprowadzeniu martwego drewna czy innych tego typu rozwiązań, które jakby no nie są na co dzień jakby oczywiste. Wspomnieliście o tym, że to weszło jakby dużo już bardziej gładko, spotkało się z dużo większym zrozumieniem niż pierwszy próba ograniczenia koszenia. Tak, no wiadomo, my tutaj skupiamy się na koszeniu, na grabieniu, na dzisiejszym webinarium, ale jest szereg innych działań w kierunku bardziej biocenotycznego utrzymania i to ma bardzo pozytywny wpływ w ogóle na efekt krajobrazowy, na odbiór przestrzeni, na odczucie tej natury w mieście. Nasze parki z takich parków czasem dwuwymiarowych, skoszonych trawników i wyrastających z tych trawników drzew przekształcają się w parki z bardzo piętrowym układem, który w ogólnym odbiorze jest dużo lepszy. I właśnie w takich rzadziej koszonych obszarach bujniej rosną krzewy, pozostawiamy drewno i utrzymujemy bardziej naturalistyczne układy parkowe. Często to wygląda jak parki leśne. I to rzeczywiście spotyka się z dużo lepszym odbiorem mieszkańców. Temperatura w takich miejscach jest niższa. Tworzą się kulisy, które może i wnętrza parkowe. Dzięki temu pomiędzy różnymi obszarami możemy kluczyć. Nie widzimy całego parku podanego jak na tacy, tylko trochę jak w pomieszczeniach IKEA. Ludzie zaczynają chodzić pomiędzy różnymi wnętrzami i odkrywają te parki na nowo, odbierają je jako dużo ciekawsze. Istotna też jest zmienność w ciągu roku. Pomimo tego, że ja osobiście nawet znam te parki jak własną kieszeń, jestem w nich bardzo często, co 2 tygodnie, co tydzień, za każdym razem mam wrażenie, że to są inne miejsca. Idąc z północy na południe, a innym razem z południa na północ, a jeszcze zaczęło coś kwitnąć, a tu coś zaczęło żółknąć, to są cały czas inne przestrzenie, więc ludzie mają takie odczucie, że tej zieleni w ogóle jest więcej, że poznają coś nowego. I no, ewidentnie jakość życia się zmienia i zmienia się też podejście do i taka wrażliwość na te aspekty przyrodnicze w mieście. My pozwalamy sobie zostawiać takie strefy bardziej
też edukacyjne, jak domki dla owadów i robimy to w ramach różnych programów, ale to będzie na kolejnych zdjęciach. Ale to sprawia, że ludzie zaczynają być też tacy interaktywni z parkiem. Zbierają kwiaty, tworzymy dla nich coś na wzór ogrodów społecznych, czyli nie wszędzie mamy taką inicjatywę społeczną, żeby ogrody społeczne się pojawiały. W sumie jest taką bardzo mało, może dlatego, że w Rusowie jest ogrom ogródków działkowych, ta potrzeba jest zaspokojona, ale też tworzymy takie miejsce, gdzie można podejść, zobaczyć, jak wyglądają rośliny, które są też w tych parkach, ale są też roślinami jadalnymi, pachnącymi, mają różne ciekawe faktury. Domki dla owadów stosujemy tylko w celach edukacyjnych i tutaj bardzo dużą uwagę przykładamy do tego, jak są wykonane, w jaki sposób są umieszczone, ponieważ no, jesteśmy ostrożni w kontekście greenwashingu i uznajemy, że i tak najlepiej jest zostawić kłody i pnie po to, żeby i krzewy różnego rodzaju i właśnie te różnorodne siedliska, to wtedy wszystkie gatunki fauny też będą znajdować tam swoje miejsce. Nie trzeba tworzyć sztucznych obiektów, ale dla celów właśnie edukacyjnych, kiedy na przykład nauczyciele z dziećmi chodzą po takim parku, no to zawsze łatwiej jest taką wiedzę przekazać, więc to też przejdźmy robię. Może powoli do tej praktycznej strony koszenia, czyli to, co być może Państwa interesuje, czyli jak wyznaczać strefy, jak koszyć, kosić, jaka częstotliwość. Może przejdę do kolejnego slajdu. To w jaki... Wszystko to musi mieć odzwierciedlenie w swojej umowie, bo tak mówimy tutaj o takich działaniach miękkich, i działaniach współpracy naszych inspektorów z wykonawcą i komunikacji z mieszkańcami, ale wszystkie te sposoby koszenia muszą mieć odzwierciedlenie w umowie. Tutaj też karkołomne zadanie, jak to zrobić, żeby to się udało. Więc mamy podział na strefy koszenia intensywnego, 5-7-krotnego i w każdym umowie, tutaj akurat dla przykładu w Parku Szczytnickim, gdzie mieliśmy te sektory, jest informacja, w jakich miejscach, w jaki sposób kosimy, po to, żeby wykonawca już wiedział, które to miejsca, jak są, jak ma się w danych miejscach zachowywać. Niemniej jednak w każdym ze sposobów koszenia dopuszczamy możliwość opóźnienia koszenia, ograniczenia przestrzennego, wyboru przestrzeni, którą pozostawiamy bądź rezygnację w ogóle z koszenia. Tak było ostatnie dwie wiosny, kiedy albo było tak sucho, że jeszcze nic nie rosło, albo dłużej padało i nie mogliśmy skosić. I to koszenie wyszło dosyć późno, więc pozostawiamy taką możliwość w opisie przedmiotu zamówienia i przyjmujemy tutaj, że zmniejszenie może stanowić 40% powierzchni, to jest jakaś granica. I w umowie mamy również w dopuszczalnych, musimy to przewidzieć w dopuszczalnych zmianach umowy, więc to nie jest tylko OPZ, później w zapisach umownych musimy zabezpieczyć się właśnie tymi dopuszczalnymi zmianami umowy, bo generalnie sposób wykonania pracy jest zmianą istotną, zatem jeżeli nie przewidzimy tego przetargu, to zgodnie z prawem zamówień publicznych nie będziemy mogli dokonać takich zmian, jeżeli nie przewidzieliśmy tego właśnie w paragrafie dotyczącym dopuszczalnych zmian. Więc tutaj podkreślam jeszcze raz, że musimy mieć wpisaną możliwość dopuszczeń, w których możemy zmieniać umowę. I takie zmiany zawsze poprzedzone są porozumieniem z wykonawcą, czyli ustaleniem w terenie, w jaki sposób wykonujemy pracę i określeniem zmian. I tutaj już Państwo muszą sami określić, czy będzie to zmiana związana też ze zmianą wynagrodzenia, czy wynagrodzenie będzie albo ryczałtowe, albo w zależności od tego, jeżeli jest jakaś zmiana w sposobie wykonania pracy, czy ona w jakikolwiek sposób wpływa na koszty, muszą Państwo wtedy przewidzieć,
jakie granice kosztów mogą się zwiększyć bądź zmniejszyć. I tutaj zalecam, aby to nie były bardzo duże zmiany, bo z jednej strony możemy nie przewidzieć środków, które musielibyśmy zabezpieczyć i moglibyśmy ich nie móc doprowadzić, a z drugiej strony wykonawca mógłby się nie zgodzić na zbyt duże zmniejszenie tej wypłaty, ponieważ no, musi, ma swoje stałe koszty, koszty pracowników, koszty sprzętu, zatem jest to bardzo ciężkie. No i tutaj w pierwszych latach było tak, że wykonawcy bardzo szczegółowo liczyli te różnice, ale muszę powiedzieć, że na koniec roku zazwyczaj te koszty ostatecznie się wyrównywały. W sumie podobnie jak w życiu bywa, że im bardziej się liczymy, tym później się okazuje, że w sumie szkoda było tej energii, bo wychodzi na to samo. Tak więc tutaj właśnie jest tak, że już wykonawcy są coraz bardziej elastyczni, dostosowali sprzęt do wykonywania prac, dostosowali kwalifikacje pracowników. I jeszcze jeden aspekt, zaraz powiem, który też przecież najlepiej często uczy, to zaraz. Tak więc mam jeszcze tutaj jedno pytanie. Jeszcze tylko dodam jedno zdanie, że właśnie, bo nie jest tak, że krotnością z mniejszymi zawsze koszty. Tutaj Sławek zwracał uwagę, że są to oszczędności. My takie oszczędności już mamy od bardzo wielu lat, tak więc redukcję koszenia o 50% mamy jeszcze długo, długo przed tym, jak w ogóle wprowadzaliśmy rodzaje standardu. Tych przestrzeni niekoszonych mieliśmy zawsze dosyć dużo, ale muszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli teren jest rzadziej koszony, to często ten koszt jest dużo wyższy, ponieważ w tych wysokich trawach bywa, że są odpady, więc trzeba to dobrze wyczyścić, nie kosić, żeby te odpady nie zostały zmielone. Oraz wywóz biomasy i sprzęt niezbędny do wykoszenia takiej wyższej trawy również jest cięższy, więc to są ciężej wykonywane prace i nie zawsze jest taniej, więc tutaj często u nas po prostu jest zmiana sposobu, a wcale nie ma zmiany wynagrodzenia. Dobrze. Niestety powoli musimy się zbliżać do końca naszej rozmowy, natomiast jeszcze chciałam tutaj... Dodaj kolejny slajd, żeby... A, jeszcze chciałam Ci pytanie zadać. Jak rozmawialiśmy z zarządem zieleni w Krakowie, to powiedzieli nam, że przy zleceniu strefowania największa trudność, z jaką się spotkali, to wyznaczenie, nie tyle wyznaczenie stref, ile powierzchni tych stref, które są w różnym utrzymaniu, ponieważ no, w zależności od powierzchni tych stref inaczej były zawierane kontrakty. Ostatecznie do tych wyliczeń wykorzystują mapy cyfrowe i narzędzia takie GIS-owe. A jak wy sobie w tej sytuacji radzicie? Czy to w waszym bardziej systemie robimy nie ma to na bieżąco, bardziej robimy to na bieżąco. Na razie nie, w moim odczuciu jest to zbyt zmienna sytuacja, abyśmy mogli sobie, znaczy oczywiście obmierzamy to wszystko z wykorzystaniem narzędzi GIS-owych, ale nie mamy stałych powierzchni, ponieważ za dużo organizacyjnych zmian i systemowych musiałoby zajść, żeby je wprowadzać na bieżąco. Tutaj jest w samych systemach jest bardzo dużo relacji, które nie pozwalają nam tak łatwo tego robić. Więc w danej sytuacji po prostu reagujemy i obmierzamy poszczególne obmiary w konkretnym momencie. Dzięki temu mamy też, że tak powiem, dosyć dużą elastyczność jednych i drugich. Nie mamy sytuacji, w której inspektor powie, nie robimy tego, bo ja mam to w systemie już obrysowane i nie możemy tego zmienić, prawda? Jakby żeby się, nie chcemy takiej sytuacji, tutaj jednak jesteśmy nastawieni na elastyczność, porozumienie z wykonawcą i takie na miejscu ocenianie sytuacji. Jeżeli się okazuje, że jest gatunek inwazyjny, to kosimy. Jeżeli się okazuje, że są gatunki chronione, to przestajemy kosić. Robimy obmiar, a mamy możliwość zmniejszenia tego koszenia do 40%, tak jak mówiłam, zrezygnowania. I w tych wszystkich powierzchniach, bo zazwyczaj rejon mamy łącznie około 100 hektarowy, to w tych powierzchniach to gdzieś się bilansuje, my się w miarę tego trzymamy. Moglibyśmy zmniejszyć też obmiar, ale musimy się trzymać jakiejś granicznej kwoty zapewnionej przy targu i wtedy wychodzi nam taki jakby wypłata ryczałtowa tych prac, ale ona się kalkuluje właśnie ze względu na specyfikę, konieczność zatrudnienia przyrodnika w tym momencie, bo już takie szczegółowe koszenie zawsze już wymaga bardziej wykwalifikowanych osób, większej ilości osób,
kierownika stale pilnującego i zatrudnienia przyrodnika, który ocenia sytuację, weryfikuje obecność lęgowisk, więc no tutaj na tą elastyczność na razie jeszcze jesteśmy nastawieni. Jeżeli ustabilizuje się ten proces, to będziemy pewnie wprowadzać też do rozwiązań systemowych. Następny slajd. Tak, i tutaj taki przykład bardzo reprezentacyjnej strefy w Parku Południowym, gdzie widać, że wykosiliśmy ścieżki, wykosiliśmy rabaty ozdobne, ale już łąkę dalszą pozostawiliśmy właśnie rzadziej koszoną. I proszę zwrócić uwagę, że efekt nie jest mniej malowniczy, nie odznaczają się mniej te kwietne obszary od trawników, które też są kwitnące. Mają bardziej różnorodną długość, wysokość, przepraszam. Tutaj w Parku Południowym okazja zawsze staramy się wcześniej wiosną, jeżeli jest taka możliwość, wykosić, ponieważ tutaj bardzo szybko trawa odrasta i ona, mamy mniej takich suchych źródeł trawy, więc no to jest też często zalecane, żeby kosić możliwie wcześniej, ale wybrane przestrzenie. Więc tutaj ta fachowa wiedza i znajomość konkretnego inspektora swojego rejonu jest bardzo istotna. Znajomość sposobu poruszania się na tym terenie, jak mieszkańcy korzystają z jednej bądź z drugiej polany. Obserwacji tych nawyków mieszkańców jest bardzo istotna. I kolejny slajd właśnie pokazuje, informuje o tym, jak wygląda u nas koszenie średnio intensywne, czyli 2 do 4 razy do roku, gdzie już mamy troszeczkę niższe i szersze pasy, ale pozostawiane są przestrzenie koszone 2 razy do roku. I tak samo widać, jak bardzo ciekawy jest to efekt, kiedy pozostawiamy wyższe trawy wokół krzewów, w miejscach zacienionych, w miejscach, gdzie też pozostają opadające liście, a jak wyglądają przestrzenie po skoszeniu. Właśnie mamy, może tak być, że trawniki są bardziej żółte i to jest często w ogóle zarzut, który pojawia się wśród mieszkańców. Co to za ściernisko zostało? Że przy takim rzadszym koszeniu mamy taki efekt. I ten efekt utrzymuje się zazwyczaj przez pierwszy tydzień po skoszeniu i wszystko cichnie po tygodniu, kiedy przecież ta trawa odrasta i tam ta murawa, bo to często przecież nie tylko trawy, ale przecież różne gatunki roślin, daje już efekt zazielenienia i jest bardzo fajny. I tutaj z bliska, na kolejnym slajdzie z bliska więcej zdjęć pokazujących, jak wygląda ta murawa na zdjęciach makro, ile mamy tutaj gatunków różnych roślin. Bardzo dużym wyzwaniem było przyzwyczajenie się mieszkańców do tego, żeby w takiej właśnie murawie położyć już sobie kocyk i na niej spędzać czas, I teraz już jest dla mieszkańców tak naprawdę cały sposób spędzania czasu. Kolejny slajd poproszę. Tutaj właśnie pokazujący takie murawy z bliska i na lewym zdjęciu w głębi widać właśnie taką tabliczkę o pozostawieniu łąki. Tutaj mamy w ogóle zdjęcia miejsc, gdzie albo łąki były zakładane, bo wcześniej mamy łąki tak zwane miejskie, czyli takie, które pochodzą z banku nasion, które są w danym terenie, a tutaj mamy zdjęcia łąk wysiewanych w sposób sztuczny, że tak powiem. Oczywiście dobieramy zawsze gatunki naszych rodzimych roślin, tak więc one są projektowane za każdym razem, nie chcemy mieć gatunków dla nas nierodzimych. We Wrocławiu grądy, łęgi, łąki świeże i zawsze staramy się do tego dostosować skład gatunkowy i efekt jest zjawiskowy, ale jest różnie, więc w różnych okresach mamy mniej kwitnące takie łąki. Ciężki jest też pierwszy okres, więc informujemy o tym, że tutaj mamy łąkę kwietną. Kolejny slajd poproszę.
jak to wygląda w miejscach bardziej zacienionych, niełąkowych, gdzie mamy więcej drzew. Tutaj właśnie przykłady z parku Skowroniego, który niegdyś był równo koszony, a teraz zrobił się bardziej leśny i taki chłodny. Przyjemniej jest tutaj spędzać czas. I kolejne zdjęcie poproszę. Jak to wygląda na terenach połączonych z obszarami wilgotnymi, gdzie mamy rowy, gdzie mamy zbiorniki, obniżenia, w których zbiera się woda. Niedawno założony park i zastosowanie bardziej naturalnych układów ścieżek, małej architektury, która jest skomponowana z tym naturalistycznym układem. Tutaj mamy akurat park, który jest w środku bardzo zabudowanego osiedla, ale jest to park nadrzeczny wzdłuż rzeki Ślędzy. I istotne dla nas było, żeby ta konfrontacja natury i urbanistyki pozwalała ludziom spędzać czas tak jak w parku, ale oni sami mówią, że nie czują się tutaj do końca jak w parku. To jest po prostu las, łąki w środku miasta. Czują się jakby wyjechali z miasta, tak naprawdę wychodząc 100-200 metrów z domów. Mają dostęp do takiego obszaru jak tutaj. Jest to taki zupełnie naturalistyczny park, nawet w sumie parkiem, pewnie formalnie nie moglibyśmy go nazywać, roboczo nazywamy go parkiem, bo taki jest docelowy. I widzimy, jaka jest różnica pomiędzy intensywnie skoszonymi obszarami wzdłuż ścieżek i tymi pozostawionymi zupełnie naturalnie. I kolejny slajd poproszę. I tutaj właśnie edukacja, o której mówiłam, czyli poza tabliczkami małymi, takimi, które wszędzie prowadzimy w sposób jednakowy, stosujemy jednolitą stylistykę, też bardziej wyczerpujące informacje o tym, z jakim parkiem mamy do czynienia, jakie gatunki tutaj występują, jakie są siedliska i dlaczego w taki, a nie w inny sposób utrzymujemy dany park. Na górnym zdjęciu właśnie hotele dla owadów, a na dolnym zdjęciu takie właśnie ogrody społeczne na podwyższeniach dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych mogą podejść i rozpoznawać różne gatunki roślin. I teraz sposób ostatni, ekstensywne koszenie, to poproszę o kolejny slajd, ekstensywne i biocenotyczne. Koszone raz, dwa razy do roku. Czemu biocenotyczne? Czasem kosimy. Jeżeli wyrastają gatunki inwazyjne, bądź odbywa się sukcesja naturalna gatunków niepożądanych w danym miejscu, nawet w obszarze leśnym, mamy często bardzo duży porost orzechów, czasem robini, a w siedlisku grądowym, łęgowym nie chcemy takich gatunków, wtedy też pozwalamy sobie kosić siewki tych drzew, które nie pozwalają stworzyć albo dolnego piętra roślin zielnych, albo nie pozwalają stworzyć okrajka, więc wtedy też kosimy w takich miejscach, pozwalając bardziej intensywnie rosnąć dolnym piętrom i dominować nad właśnie tymi inwazyjnymi bądź intensywnie rosnącymi, dominującymi roślinami. I efekt jest fantastyczny w takich miejscach. Pozostawiamy bluszcz i tutaj proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnorodność, kiedy grabimy na różne, kiedy grabimy, kosimy na różne sposoby. I problemy, jakie czasem się pojawiają, bo nie można tylko o sukcesach mówić, są też problemy, na które musimy się przygotować i tylko uświadamiając sobie fakt, że takie mogą się zdarzyć, wykonując analizę ryzyka, możemy się do tego odpowiednio przygotować i reagować. Sytuacja, w której po wysiewie łąk kwietnych
Mieliśmy bardzo ulewne deszcze i przemieszczenie się nasion. I tutaj już bardzo dużo zależy od kadru zdjęcia i tu chciałam Państwu pokazać zdjęcie przed wykadrowaniem. Czyli pozostają czasem płaty, częściej wydeptywane. Tu mieliśmy też taką sytuację, że nie dość, że się przeniosły, właśnie to widać na prawą stronę nasiona łąki, to jeszcze z drugiej strony te przedepty wynikają z tego, że mieszkańcom tak bardzo podobają się te łąki, że masowo wędrują w tamte miejsca po to, żeby sobie robić zdjęcia, kładą się w tych kwiatach i jeżeli to robi się kilkanaście, dziesięć razy dziennie, to właśnie efekt mieliśmy taki. Też zaraz po założeniu tutaj na dole mamy łąki wilgotne i zmienno wilgotne na dolnym środkowym zdjęciu i przez to, że mamy różny poziom wód, bardzo długi okres wysoki poziom wód, potem mamy długi okres niski, to różnie te rośliny się przyjmują. Właśnie też dodatkowo widać na tym dolnym zdjęciu, że wydeptane są te tereny, mieszkańcy bardzo chętnie w upalne dni przychodzą ze zwierzętami, z dziećmi i zadeptują posadzone rośliny. Więc tutaj też ważne, żeby w zamówieniu się przygotować na tego typu sytuacje. No i sytuacje, kiedy wykonawca jeszcze... Już ostatnie zdania. Nie dostosowuje swoich prac do określonych standardów. Mieliśmy taką sytuację nie na styku z innym podmiotem, który wykonywał pracę na rowach. U nas na rowach inna jednostka wykonuje pracę. Zatrudniła podwykonawcę, który nie znał specyfiki miejsca. I jak to powiedział, wykonał pracę ze stałym standardem. Moja reakcja była, no mam nadzieję, że gdziekolwiek nie jest to standard, ale prace zostały wykonane, tak jak widać na prawym zdjęciu, w miejscu, gdzie od 5 lat prowadzimy dyskusje z mieszkańcami naszego wykonawcy, wyczulaliśmy na sposób wykonania prac i ruch zawsze był wykaszany i odpowiednio z odpowiednią wrażliwością utrzymywany, tak, że darń pozostawała, dno było oczyszczone. Tak tutaj wykonano te prace. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nawet przy autostradach tak pracy nie powinno się wykonywać, ale w taki oto sposób. Muszę powiedzieć, że dzięki temu, że komunikujemy się z mieszkańcami, nie było, pomimo tego, że jest to źle wykonane, afery. Mieszkańcy po prostu do nas zadzwonili i powiedzieli, źle wykonywane są prace, przesłali nam zdjęcia, my wstrzymaliśmy pracę, spotkaliśmy się w terenie, wykonaliśmy kontrolę, protokół, i spisaliśmy wszystkie nieprawidłowości i zobowiązaliśmy wykonawcę do wykonania konkretnych prac naprawczych, tak? Monitoringu sytuacji, podejmowania dalszych prac naprawczych. No i tutaj dzięki temu, tej takiej współpracy z mieszkańcami bardzo dobrze wyszedł efekt mimo wszystko, tak? Jeżeli chodzi o jakość wykonywania pracy w ogóle, więc myślę, że to jest... Dobry efekt. Moniko, dziękuję Ci bardzo. Weszliśmy już trochę na czas naszych pytań i odpowiedzi i teraz oddam głos Pani Małgorzacie, bo widzę, że kilka tych pytań się pojawiło, a ja zatrzymam udostępnienie. Tak, mamy pytania. Czy strefy są niezmienne, czy co rok lub dwa i granice są zmieniane w miarę możliwości? To do mnie pytanie, tak? Tak. Są zmienne i właśnie no przez to, że albo sukcesja naturalna w niepożądany sposób postępuje, przesuwamy te granice. W sytuacji, kiedy okazuje się na przykład, że w danym miejscu za często wyrzucane, podrzucane są śmieci. Często mieliśmy taką sytuację przy ogródkach działkowych bądź przy domach jednorodzinnych, że osoby zajmujące się tymi ogródkami na styku z parkiem urobek z wykonanych prac ścięcia wyrzucali zaogrodzenie na te nasze strefy. Wtedy mieliśmy często problemy z zanieczyszczeniem takimi roślinami, których nie chcemy mieć w ogóle w parku, nie chcieliśmy, żeby się wysiewały, więc po to, żeby wyeksponować to miejsce i uniemożliwić takie potajemne podrzucanie,
Tak czy siak wykaszaliśmy te miejsca, żeby ten nawyk zniwelować. Więc to jest naprawdę bardzo dużo sytuacji powoduje, że musimy to korygować. Ja tylko ze swojej strony, jeśli mogę dodać, to no ważny jest taki mały monitoring tego, co się dzieje w terenie i podczas powstawania tych stref, czy kilku lat istnienia danej strefy, może się okazać, że zmienność gatunkowa fauny jest taka, że należy na przykład je rozszerzyć albo właśnie wręcz odwrotnie ograniczyć z jakiegoś powodu. Więc no to jest żywy organizm, więc warto po prostu mieć na to, być na to uczulonym, że to po prostu będzie się zmieniało i taka systematyczne doglądanie tego ma znaczenie właśnie dla tej różnorodności biologicznej. Mamy kolejne pytanie. Czy nie zauważyliście Państwo zwiększonego zużycia i awaryjności sprzętu do koszenia przy pozostawieniu wyższej trawy? Pani Moniko. To jest właśnie aspekt, który często wykonawcy poruszają w sytuacji, w której koszą tą wyższą trawę. I właśnie ze względu na to ciężko jest uzyskać jakieś znaczne oszczędności, o które ludzie pytają, tak? No bo jeżeli mniej kosimy, to przecież no wiadomo, że są jakieś oszczędności. Ale wtedy mamy zupełnie inny sprzęt, musimy zabezpieczyć te miejsca, musimy zatrudnić przyrodnika, o ile to zatrudnić. To musi być wezwany, bo my w kontrakcie mamy obowiązek posiadania takiego przyrodnika. Firma powinna posiadać osoby o odpowiednich kompetencjach, więc trzeba go wezwać na nadzór. Więc no wtedy wykonawca jest obowiązany odpowiednio się do tego przygotować. Jeżeli awarie sprzętu występują, no to tutaj pozostaje to w jego obowiązkach i kompetencjach, żeby odpowiednio dostosować sprzęt do zastanej sytuacji. A koszenie wysokiej trawy przecież w różnych innych sytuacjach też występuje, zatem wykonawcy mają możliwość przystosowania się do tego. Wspominała Pani o zmianie przyzwyczajeń mieszkańców i o tym rozkładaniu się na kocykach na większej murawie. Czy nie ma problemu z kleszczami? Czy w tym kierunku prowadzicie Państwo jakieś działania prewencyjne? Takie pytanie. Kleszcze mogą być i na niskiej, i na wysokiej trawie, więc ludzie faktycznie się na to powołują, ale zwiększenie ilości kleszczy wcale nie będzie się wiązało z tym, że mamy wyższą trawę. Jeżeli będziemy mieli większą bioróżnorodność, to też naturalna selekcja będzie powodowała, że nie będziemy właśnie mieli takich mas tych gatunków niepożądanych, tylko no, w tym całym łańcuchu pokarmowym będzie się wytwarzać naturalny balans. W niektórych miejscach mamy wyższą trawę, bo właśnie tak jak Sławek mówił, nie chcemy, żeby pojawiały się psy, nie chcemy, żeby poszyły zwierzęta, nie chcemy, żeby osoby spędzały czas, dlatego zostawiamy te polany rekreacyjne. I no tutaj ludzie się na to powołują, ale kleszcze pojawiają się dlatego, że po prostu mamy cieplejszy klimat i owady te nie giną na zimę, ponieważ nie masz takich mrozów. Tutaj mamy też takie pytanie spoza sekcji pytań i odpowiedzi, ale widzę, że pojawiło się ono na czacie. Ja myślę, że częściowo Pani na nie odpowiedziała, ale no przeczytam. Czy będzie Pani miała coś do dodania? Czy mają Państwo dane, jakie oszczędności przynosi Wam strefowanie, o ile przynosi? Aspekt finansowy jest często decydującym argumentem w rozmowach z samorządami. To jest tak, no wiadomo, że mniej kosimy, więc mniejszą krotność razy musimy zapłacić i to jest oszczędność, którą możemy wydać na to, żeby robić to w sposób lepszy. Jakby ogólnie na koszeniu wychodzimy w podobny bilans, ale możemy to zrobić lepiej, możemy to zrobić bardziej w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i potrzeby klimatu. Możemy zatrudnić odpowiednie osoby. I to jest oszczędność, którą dostają wykwalifikowane osoby, a nie po prostu kosiarze, tak? Dzięki takim oszczędnościom inaczej podchodzimy do drzew. Mamy wydzielone strefy, w których mamy szczególnie utrzymywane drzewa. Nam na utrzymanie drzew zawsze brakowało, więc jeżeli zrobimy oszczędność na jednej
pozycji kosztorysowej, wydajemy ją na inną pozycję kosztorysową, bo i tak chcemy, żeby wykonawca to, co powinien otrzymać, żeby się zbilansowało. Jakby naszym interesem jest też dbanie o tego wykonawcę, wtedy on też o nas dba i wykonuje lepiej tę pracę. Więc możemy lepiej dbać o drzewa, na czym też nam bardzo zależy, ale tu nie będę się rozwijać, bo to będzie na kolejny webinarium. No i jeszcze takie pytanie techniczne, też na czacie się pojawiło. Jak osiągają Państwo wysokość koszenia, na przykład 20 cm? Jakiego sprzętu Państwo używają? No ja rozumiem, że to już konkretnie wykonawcy są za to odpowiedzialni, ale może Pani może coś tutaj podpowiedzieć. No właśnie wykonawcy nieraz bywa w takich rozmowach, w których drapią się po głowie, jak dostosować tą wysokość, kiedy mają większe maszyny, które w których regulacji takiej nie ma, a obszar mają bardzo duży, tak? Za jednym razem muszą wykosić wiele hektarów. Więc sami na miejscu za każdym razem dobierają sposób wykonania prac i sprzętu. Dobrze. A jeszcze powiem, że w standardach jest informacja o tym, jakiego rodzaju sprzęty, tak więc jest cały katalog, można wykorzystywać, ale tutaj zupełnie odpowiedzialność za to pozostawiamy na wykonawcy. Mhm. Czy zawsze biomasa z koszenia jest wywieziona, czy wydzielone są tereny, gdzie zostaje? Tak, są, mamy też taką pozycję, standard koszenia bez wywozu biomasy z pozostawieniem, bądź z pozostawieniem na określony okres i wywozem, bądź pozostawieniem całkowicie. Nie zawsze, bo czasem mamy do czynienia z zbyt dużym zakwaszeniem, wtedy zbieramy, ale też obserwujemy po każdym koszeniu sytuację i jeżeli źle reaguje murawa, no to wtedy wywozimy. A jeżeli możemy zostawić na skarpach w miejscach biocenotycznych, to pozostawiamy. Ale wywozimy zawsze zainfekowane liście, nawet jeżeli mamy miejsca biocenetyczne, ale okazuje się, że liście są zainfekowane, to je zgrabiamy. Jeżeli szkodnikami, chorobami roślin. Inwazyjne rośliny również wygrabiamy, wywozimy, zbieramy. Chciałem tylko dodać do tego, co mówi Monika, rzeczywiście zbiór tej biomasy, szczególnie w momencie, kiedy jej jest bardzo dużo, jest wyzwaniem, to po pierwsze, ale w tych miejscach, gdzie mamy szczególnie żyzne obszary, gdzie chcemy zachować odpowiedni skład florystyczny, ta biomasa powinna być zbierana, dlatego że zostawienie tej biomasy powoduje znaczny wzrost biogenów, pierwiastków, które powodują i stymulują te gatunki, których tam nie chcemy, typu właśnie nawłocie, przymiotno czy pokrzywy, no zmieniają znacznie skład tej flory, dlatego w części łąk na pewno zalecane jest zbieranie tej biomasy, chociaż jest to zabieg na pewno bardzo kosztowny. Dziękuję bardzo. Może tutaj dodam, że czasem, no, o ile tutaj nie ma gatunków inwazyjnych, to zawsze, ale zostawiamy też często zieleń na kompostownikach. I w parkach tworzymy miejsca, jeżeli już mamy takie miejsca bardziej biocenotyczne, to w łatwiejszy sposób możemy też stworzyć kompostowniki w takich miejscach. Więc jeżeli mamy takie niedostępne zagłębienie gdzieś, to tworzymy tam miejsce do kompostowania i później po przekompostowaniu możemy to ponownie wykorzystać. Dziękuję bardzo. Na czacie pojawił się link do standardów. Zachęcam Państwa do skorzystania. Bardzo ciekawa pozycja. I jeszcze jedno pytanie. Jak skutecznie przekonać decydentów o zmianie przyzwyczajeń dotyczących koszenia i wprowadzenia strefowania w gminie? Myślę, że w pierwszej kolejności PR-em. Nie ma się co oszukiwać, jeżeli można na tym zbudować markę miasta, pokazać jakie są tego korzyści, jak świadomy jest zarządca miasta, jak odpowiada na zmiany, które na pewno doskwierają mieszkańcom, kiedy mieszkańcy cierpią na albo lokalne podtopienia, albo kiedy mamy okres omdleń,
i od razu reakcję włodarzy na to poprzez pokazywanie systemowych rozwiązań po to, żeby tą sytuację poprawić, to bardzo dużo tych działań opiera się na pierwszym medialnym wprowadzeniu informacji do miasta. Możemy to nazwać albo pokrótce PR-owo, ale jest to najzwyklejszy sposób komunikacji się z mieszkańcami w taki sposób, aby to otwarcie się na zmianę, bo to jest zmiana i zmiana bardzo często prowadzi konflikty w każdym środowisku, zawsze. Więc na tą zmianę po prostu trzeba się przygotować, informując wyprzedzająco, bądź reagując możliwie jak najszybciej i komunikując o działaniach, o planowanych krokach. To naprawdę bardzo pomaga. Ja ze swojej strony tylko dodam, że zawsze takie pytania się pojawiają. To jest pytanie o zmianę i obawy i o lęki bardzo często i włodarzy, i mieszkańców. No to jest wprowadzanie właśnie małymi krokami, wprowadzanie małych zmian na niewielkich obszarach, to co Monika też mówiła, tam gdzie nie są uczęszczane obszary, czy w małym stopniu, wprowadzanie na tych terenach, gdzie mieszkańcy tego chcą, rozmawianie z tymi, którzy tej zmiany oczekują i doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście po kilku latach to już przestaje być nowość, to zaczyna być standard po prostu. Więc małe kroki, małe przestrzenie to taki dobry początek połączony z tym właśnie PR-em, z rozmową z mieszkańcami, myślę, że i przekonanie się potem włodarzy, że to się da zrobić i to nie boli, powoduje właśnie dobre zmiany. Jeszcze dodam, że stałym elementem w moim programie jest po prostu robienie analiz porównawczych z innymi miastami. Kontaktuję się z zarządcami zieleni w innych miastach, wypytujemy o różne dane statystyczne, ilości wydawanych środków adekwatnie do sposobu zarządzania. Więc porównujmy się z tymi miastami o podobnym sposobie zarządzania, o podobnej wielkości, o podobnym budżecie. My we Wrocławiu mamy wybrane takie miasta. Najczęściej jest to Kraków i Warszawa, z którymi się porównujemy. Ale bywa też Łódź, Poznań, Gdańsk i weryfikujemy ich budżety, udział wydatków na zieleń w budżecie, podejmowane działania, kto co wprowadził. I jeżeli taką dobrze przygotowaną, merytoryczną informację dostanie osoba, która ma o tym zadecydować, burmistrz, prezydent, to no po prostu nie będzie miał innego wyjścia, nie będzie chciał z jednej strony pozostać w tyle, z drugiej strony no będzie jasno odpowiadał na to, jakie są kierunki. Z drugiej strony można pokazać, że inne miasta jeszcze czegoś nie robią, bądźmy pierwsi, tak? Więc to też jest dobry kierunek. Myślę, że wszystko zależy od poziomu świadomości też decydentów i nie, no, te wszystkie dane, o których Pani mówi, również dane statystyczne, są i argumentem, a w przypadku tych gorzej wyedukowanych, że tak powiem, decydentów, są elementem zwyczajnie edukacji i twardymi argumentami. No, statystyki i dane liczbowe, z tym trudno dyskutować. Może nie gorzej wyedukowanych, ale po prostu nie może w tym akurat obszarze. No, to jest nasza rola, tych ambasadorów zieleni. W każdym mieście jest to kto inny, tak, bo nie zawsze mamy zarządy zieleni, ale no na pewno zatrudnianie osób, które mają ku temu kompetencje i też możliwości operacyjne, no, pozwala na to, żeby zebrać i przekazać odpowiednie informacje. Nie można bać się przekazywać tych informacji, trzeba uderzać do włodarzy, bo często po prostu są takie zwykłe charakterologiczne problemy nie pozwalające nam zapukać do odpowiednich drzwi, no to tutaj też apeluję o to, o odwagę w tym zakresie i odpowiednie przygotowanie informacji i podzielenie się nią. To zachowywanie tych informacji na swoich dyskach, notatkach nic nie przynosi, tak? Zachęcam do tego, żeby właśnie korzystać z takich webinariów, żeby poznawać
organizacje, które pozwalają nam się poznawać z innymi zarządcami. Na konferencjach zawsze spotkamy innych zarządców miast o podobnej wielkości, z podobnym sposobem zarządzania zielenią i wtedy łatwiej jest się porozumiewać i wtedy już tylko wykonujemy telefon do kolegi, koleżanki, słuchaj, powiedz mi, jak tam to i to i to. Nie czekamy ileś tam czasu na zbieranie danych, tylko jest szybciej i tutaj szczerze mówiąc, no właśnie korzystam z takich miejsc, gdzie można zapoznać się z innymi zarządcami i stale też osobiście dbam o te relacje, żeby w ogóle chętnie dzielić się tą wiedzą, więc to też jest na pewno sfera, której musimy się poświęcić. Dokładnie to miałam na myśli. Dziękuję Państwu bardzo. Pani Ilona, oddaję Pani głos. Tak, bardzo za ten głos dziękuję. W czasie wcześniejszych prezentacji, rozmów pojawiła się już kwestia, czy pojawiało się grabienie jako temat. Teraz jeszcze przez parę minut chciałabym pochylić się nad tym tematem. Pokazywałam Państwu wcześniej wyniki naszych badań ilościowych dotyczących utrzymania terenów zieleni, pokazujących, że mieszkańcy w większości są zadowoleni z tego, jak te tereny są utrzymywane i o tym, że jeżeli chodzi o koszenie, to mamy bardzo zrównoważone głosy dotyczące tego, czy one powinny być bardziej koszone, mniej koszone, czy są koszone w sam raz. Trochę inną sytuację mamy w przypadku grabienia. W czasie tego samego badania pytaliśmy się o ten aspekt utrzymania terenów zieleni i poprosiliśmy mieszkańców, żeby odpowiedzieli też w skali od 1 do 5, czy liście powinny być pozostawiane pod drzewami i krzewami, czy powinny być regularnie usuwane. I jak popatrzycie sobie Państwo na ten wynik, mamy tutaj zdecydowane przesunięcie w kierunku takiego oczekiwania, że jednak będziemy regularnie z opadnięte liście usuwać. W takim naszym panelu dodatkowym jakościowym, w takich niewielkich wywiadach z mieszkańcami w szczególności, podkreślali oni, że spodziewają się, że przede wszystkim z ciągów komunikacyjnych te liście będą usuwane ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale też zwracali uwagę, że tak jak opadnięte te liście zaraz po tym, jak opadną, tworzą piękne, kolorowe dywany, no to po paru tygodniach już jakby ten urok tych liści przestarzony zaczynają podlegać rozkładowi, po prostu mija. Wróćmy znowu do doświadczeń Wrocławia i Warszawy i powiedz nam proszę Moniko, w jaki sposób wy zarządzacie tą kwestią, w jaki sposób komunikujecie się ze swoimi mieszkańcami. Podobnie tabliczkami, jakbyś pokazała właśnie kolejny slajd, tak? Tutaj widać, że jednakowej stylistyce i to podkreślam, bo naszą intencją jest nie zaśmiecanie przestrzeni nadmiernie tabliczkami. Generalnie w ogóle byśmy ich nie chcieli na terenach zieleni, ale wymusza to od nas no, potrzeba edukowania, informowania w ogóle o podejmowanych działań. Więc tutaj kładziemy duży nacisk na to, żeby te informacje były gustowne, w kolorystyce, która jest widoczna, ale w jakiś sposób komponuje się z tłem. No i wszystkie te tabliczki są w jednakowym stylu, zatem utrwala się taka linia stylistyczna wśród mieszkańców i oni już wiedzą, co ich będzie tu czekać. Aha, tutaj coś znowu, kolejna informacja o tym, co zarząd robi, ale jakaś inna. No i podchodzą i czytają, czego to dotyczy. I takie informacje mamy o sposobie koszenia, o utrzymywaniu łąk, o grabieniu, ale też o innych akcjach, które realizujemy. Właśnie drugie życie drzewa, czy informacje o tym, że na przykład mamy wsparcie od inwestorów zewnętrznych. Więc tych informacji musi się pojawiać dużo, ale ważne, żeby były odpowiednio prezentowane. I oczywiście trzeba grabić
podobnie jak zachowywać strefy biocenetyczne ekstensywnie utrzymywane, możliwie mało. Skupiamy się przede wszystkim na ścieżkach i miejscach często użytkowanych, na trawnikach intensywnych, tam gdzie pozostawienie te, i oczywiście pod gatunkami, tutaj szczególnie zwracam uwagę na kasztanowca, tak, gdzie w ogóle warunkiem nierozprzestrzeniania się szrotówka jest wygrabianie tych liści i ich wywóz spoza miejsca występowania szkodnika. Więc no tutaj oczywiście te miejsca grabimy i to wpływa też na sposób zachowania, utrzymania samych ścieżek, bo gdyby na nich rozkładały się liście, no to mamy je w gorszej kondycji. No i tutaj problemem też są pierwsze lata, że rzeczywiście w pierwszych latach te liście w pierwszym okresie wyglądają lepiej, ale potem, kiedy już mamy porę deszczową, to są już wyglądają gorzej. Zatem ludzi już tak nie cieszy. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ściółka, runo właśnie po pozostawieniu takich stref, gdzie nie grabimy. Dzięki temu, że pozostawiamy te liście, nasze parki dużo lepiej sobie radzą. W jakich sytuacjach, z którymi mamy teraz do czynienia? Po pierwsze z suszą. Utrzymuje się wilgoć pod tymi liśćmi. Suche mamy również czasem okresy nawet od lata, przez całą jesień i zimę. Nie mamy śniegu, który się utrzymuje wilgoć, chroni te obszary przed erozją, spowalnia odpływ wody. Teraz tereny mamy bez śniegu, wywiewane, narażone na erozję, na suszę. Zatem można powiedzieć, że liście trochę tak w naturze służą nam w zastępstwie za ten śnieg, więc musimy go tam pozostawić, żeby w ogóle było zielono, po to, żeby rekompensować to, co jest podlega tej erozji. Z takich opadłych liści na gołe oko nic nam nie pozostanie na wiosnę, albo żeby uzyskać centymetr humusu z liści, musimy czekać kilkadziesiąt, 30 do 50 lat, więc naprawdę musimy dbać o te opadające liście, bo one są zasobem, żeby odtwarzać właśnie substancje organiczne w parkach. Liście, tutaj, które Moniko, pojawiło się pytanie, czy preferujecie w parkach grabienie jesienne, czy pozostawienie do wiosny i dopiero wtedy. Ja rozumiem, że w takich strefach biocenotycznych w ogóle jakby pozostawiacie do zmurszenia te liście, znaczy one w ogóle nie są grabione. W strefach biocenotycznych pozostawiamy dokładnie do zmurszenia. Staramy się na wiosnę. Obserwujemy, jakie rośliny wyrastają i też decydujemy o tym grabieniu w zależności od tego, co wyrasta. Musimy się zorientować, jakie są na najbliższy czas, też ale długookresową pogodę, żeby się zorientować, czy wrócą przymrozki, bo jeżeli usuniemy liście, a wrócą przymrozki, to narażamy jeszcze bardziej tą roślinność na przymarzanie, na grunt, na erozję, na ekspozycję na słońce, a potem mróz, więc osłabiamy generalnie przyrodę w naszych parkach, więc staramy się to robić możliwie jak najpóźniej, ale jeszcze tak, żeby w ogóle to grabienie, jeżeli jest konieczne, to miało sens. A grabienie w miejscach, gdzie trzeba, robimy w ogóle na bieżąco. Tak więc nie tylko jesienne, nie tylko wiosenne. No i tam, gdzie zawiewa, to grabimy bardziej. Staramy się dosadzać krzewów po to, żeby ten efekt, bo wiatry też mamy coraz bardziej intensywne i pozostawianie liści powoduje też rozwiewanie tych liści na aleki, więc ta piętrowość parków jest bardzo istotna, żeby wiatr tak tymi liśćmi nie wywiewał na ścieżki, które dopiero co były wygrabione. Tutaj łącząc te oba tematy i grabienia, i koszenia,
pozostawiania drewna, musimy zawsze właśnie zrobić, i tutaj taki aspekt zupełnie zarządczy, jak to robić, analizę ryzyka. Czyli musimy po pierwsze wiedzieć, dlaczego to robimy. Nie róbmy tego, pytanie było, jak przekonywać, tak? To powiedziałam PR-owo, ale absolutnie sposobu wdrażania tych rozwiązań nie robimy w celach PR-owych. One tylko pomagają nam przekonać. My robimy to w celu reakcji na zmianę klimatu, na kryzys bioróżnorodności, na to, że chcemy poprawić jakość życia mieszkańców, chcemy zmienić estetykę naszych parków, sprawić, żeby były bardziej naturalne, żeby naturę wprowadzać do miasta, żeby chronić miasto przed, miasto w ogóle, sytuację przed tym kryzysem bioróżnorodności, więc musimy znać cel. I on musi być uzasadniony. Musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za to, jak należy to robić, więc no, musimy pamiętać o tym, że osoby kompetentne, osoby, które potrafią uzasadnić podejmowane działania. Jeżeli nie mamy tych osób w naszych zespołach, nie możemy ich zatrudnić, to w umowach musimy przenieść te obowiązki na wykonawcę i to jest najlepszy sposób. Więc odpowiednich pracowników. No i musimy zrobić analizę ryzyka, zidentyfikować, jakie są kluczowe ryzyka. No i tutaj przy pozostawianiu jeszcze zastanowić się nad tym, jak to jest istotne ryzyko i jakie mogą być jego skutki i jakie jest prawdopodobieństwo. Po to, żeby zaplanować metody przeciwdziałania. Urzędy miasta zazwyczaj, czyli zawsze mają audytora i taką analizę ryzyka audytor zawsze pomaga zrobić, więc wspólnie trzeba z nim usiąść i przegadać plan, jaki się chce wdrożyć i jak zrobić to na poziomie umowy. No i tutaj jakie faktycznie mamy ryzyka przy niekoszeniu, niegrabieniu bądź pozostawianiu drewna, to na naszym przykładzie Państwu powiem. No jest to ryzyko ewentualnych pożarów. Tak więc wszędzie tam, gdzie wiedzą Państwo, że na przykład mieszkańcy mają utarty rytuał palenia ognisk i żadnym sposobem nie jesteście w stanie tego rytuału się pozbyć, na przykład regulaminem zabraniającym, kontrolą straży miejskiej bądź policji, to nie zostawiajcie suchych traw i suchych drzew, bo wiadomo, że taka sytuacja może skończyć się bardzo źle. Jeżeli chodzi o pozostawianie na przykład drewna, bardzo dużo pozostawiamy martwego drewna na terenie po to, żeby tworzyć próchnicę. Bardzo dobrze nam to działa wokół takich miejsc, od razu wytwarzają się siedliska. Czasem pomagamy dosadzając różne rośliny zielne, czasem byliny, a czasem samoistnie wokół tych miejsc dosyć szybko po niegrabieniu, rzadszym koszeniu wytwarza się bardzo fajne siedlisko, więc pozostawiamy to drewno. Ale bywają miejsca, że w których to często koło domów jednorodzinnych, gdzie ludzie chcą do kominków wziąć sobie drewno, mają takie utarte nawyki czasem zbierania sobie na przykład z okolicznych lasów. Jak te parki nasze są naturalne, to już taki jest nawyk, że mieszkańcy sobie idą coś tam pozbierać. Więc rozkradanie tego drewna się nam zdarzy. No to jeżeli myślimy o tym, to musimy zaplanować, jak to ograniczyć. Więc wtedy zostawiamy kłody większe, dostosowujemy sposób wykonania prac, bo wykonawcy trudno jest duże kłody przenieść. No to on musi też dostosować sposób wykonywania prac, żeby mógł te kłody przenieść, po to, żeby one były trudniejsze do okradzenia. Albo jeżeli jest coś stale kradzione, po prostu tej metody tam nie stosujemy, wycofujemy się z niej. No i oczywiście ryzyko różnego rodzaju wypadków związanych, czy na przykład z pozostawieniem liści i poślizgnięciem się na ścieżce. Tak? To jest w sumie ten częsty aspekt, dlatego tutaj zawsze staramy się stale grabić te ścieżki i obszary wzdłuż tych ścieżek w kierunku krzewów, gdzie nie są wywiewane. Jeżeli jest wywiewane na ścieżki, to po to, żeby uniknąć tego ryzyka wypadku, oczywiście je grabimy. Więc tutaj proponuję, żeby zrobić sobie taką checklistę kroków, które podejmujemy i dla każdego z takich aspektów
zrobić taką analizę ryzyka, co może się wydarzyć. Więc wszystkie możliwe narzekania mieszkańców i wszystkie przećwiczyć i znaleźć uzasadnienie. I tutaj wracamy do tematu, jak przekonać włodarzy właśnie w taki sposób. Czyli odpowiednio zarządczo podejmować decyzje, pokazać, że jesteśmy świadomymi zarządcami, tą analizę ryzyka zrobiliśmy, ale mimo wszystko ze względu na cel należy to robić. I chyba tyle w temacie. Dobrze, to zamknijmy może go w tej chwili, ponieważ zostały nam ostatnie 6, 4 nawet już minuty naszego spotkania. Bardzo bym chciała Monice i Sławkowi za ich udział bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście dzisiaj Państwo, było dla Was inspiracją. Tak jak już pisaliśmy na czacie, zarówno prezentacja, jak i nagranie z tego webinaru będą dostępne. Natomiast jeżeli chcecie spotkać się z naszymi z ekspertami, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym webinarze, to zapraszamy Państwa do udziału w naszym projekcie. Udział w tym projekcie jest bezpłatny. A o opowiedzenie o tym, co się w nim będzie działo, poproszę koordynatorkę tego projektu, Barbarę Surmacz-Dobrowolską. Jesteś, Basiu, z nami? Witam Państwa. Tu chyba muszę prosić o uruchomienie kamery. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, projekt Miejskie Ustroje Bioróżnorodności, mam przyjemność go koordynować i jest zaplanowany na takie dwie ścieżki, jedną dedykowaną mieszkańców, tu już dzisiaj Ilona powiedziała o tym badaniu percepcji dzikiej przyrody, który przeprowadziliśmy i później będziemy realizować kampanię edukacyjną, natomiast myślę, że Państwa zdecydowanie bardziej interesuje ta druga ścieżka, ponieważ dzisiejszy webinar, w ogóle cały cykl webinarów, który będziemy realizować do grudnia i do których oczywiście zachęcamy do udziałów kolejnych, jest takim troszkę wstępem. Te nagrania z tych webinarów będą też częścią materiałów edukacyjnych, które wdrożymy w ramach programu szkoleniowego i ten program będzie realizowany w przyszłym roku. Zaczniemy go już w pierwszym kwartale, najpierw 6-tygodniowym szkoleniem e-learningowym, w ramach, który będzie szeroko zakrojony. Tutaj nie będzie limitu udziału osób, więc szczególnie zachęcam Państwa. A po tym szkoleniu e-learningowym absolwenci w ramach jakby z absolwentów tego szkolenia będą mogli uczestniczyć w już takiej bardzo praktycznej części w 4 tematycznych warsztatach, 2-3-dniowych, stacjonarnych, gdzie już na bardzo konkretnych przykładach teorie będziemy testować w praktyce. I tutaj, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, tematy będą dotyczyły skutecznego tej komunikacji, o której też dzisiaj była mowa, jak komunikować tą zmianę w podejściu do sposobów zarządzania zielenią miejską. Drugim tematem będzie strefowanie szerzej pojęte niż na dzisiejszym spotkaniu, ale generalnie wyznaczanie stref w ramach zarządzania zielenią. Strefy biocenotyczne jako ten taki najważniejszy dla nas też wzmacniający bioróżnorodność w sposób bezpośredni temat naszego projektu w ogóle całego. No i ostatni, który też będziemy poruszać w ramach webinarów, ale już w ramach cyklu oczywiście szerzej i bardziej dogłębnie, renaturalizacja zbiorników wodnych i utrzymanie tych zbiorników wodnych w sposób właśnie sprzyjający bioróżnorodności i reagowaniu na zmianę klimatu. Także zachęcam Państwa serdecznie. Więcej informacji o w ogóle działaniach projektu znajdziecie na stronie usługiekosystemów.pl o projekcie, w zakładce o projekcie, natomiast tam publikujemy też na bieżąco tematyczne, branżowe artykuły i z tego tematu, również z tematów około bioróżnorodnościowych, także zachęcam serdecznie do zaglądania na naszą stronę. No i jeśli Państwo są zainteresowani dalszymi wzięciem udziału w tym naszym programie szkoleniowym, to oczywiście śledźcie nas na Facebooku bądź w newsletterze Fundacji Sędzimira.
Myślę, że tyle, bo już 12. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, sprawdźmy jeszcze nasze zabawy, które robiliśmy. Część z Państwa wzięła udział w odpowiedzi na pytanie, jak często spotkały się z pretensjami o zbyt rzadkie koszenie. I widzimy, że dominuje tak naprawdę 2/3 naszych odpowiedzi, to jest kilka razy w miesiącu lub kilka razy w tygodniu, co oznacza, że ten obszar komunikacji z mieszkańcami, tłumaczenia, pokazywania jak, po co i w jaki sposób utrzymujemy zieleń jest wciąż bardzo istotny i myślę, że te nasze szkolenia dotyczące właśnie komunikacji z mieszkańcami mogą być dla Państwa niezwykle przydatne. Spójrzmy jeszcze na naszą mapę. Cieszę się, że tutaj wciąż jest, mamy 80 odpowiedzi, jest sporo miejsc, gdzie strefowanie jest wprowadzone, natomiast wciąż wiele miejscowości, które wskazało, że jeszcze nie mieliście Państwo doświadczenia z takim utrzymaniem zieleni, więc tym bardziej wszystkie te osoby, które by chciały pogłębić wiedzę, chciałyby zobaczyć, jak to robią ci, którzy już przeszli przez tą ścieżkę, chcieliby zgłębić bardziej temat, zobaczyć w jaki sposób ze strony technicznej można to wprowadzić, jak wprowadzić swoich decydentów też. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach, szkoleniach, ale też szerzej, żeby poszerzyć swoją wiedzę w naszych kolejnych webinarach. Dziękuję bardzo Pani Leno. Dziękuję dzisiejszym prelegentom. Myślę, że bardzo ciekawie, merytorycznie, a przede wszystkim praktycznie było, więc to na pewno niezwykle cenna wiedza. Zapraszam też Państwa na kolejne webinary z wspomnianego cyklu. Najbliższe spotkanie zaplanowaliśmy już na 25 września, a tematem będą strefy biocenotyczne w mieście. Ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, to zapraszam Państwa na stronę zieleńmiejska2.abrys.pl. Ja teraz wkleję ten link na czacie. Tam można się również zarejestrować na kolejne webinarium. Niebawem będziemy otwierać rejestrację na kolejne wydarzenia z tego cyklu. I tak na 14 października zaplanowaliśmy postrzeganie dzikiej przyrody w mieście. Na 7 listopada czwarta przyroda i rodzime gatunki roślin. 29 listopada utrzymanie obiektów wodnych. I zakończymy 18 grudnia martwe drewno na miejskich terenach zieleni. Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo też, oczywiście odnośnie tego projektu, znajdą Państwo również na stronie, do której link teraz też wkleiłam na czacie, to są usługi ekosystemów.pl i tam jest zakładka Zieleń Miejska, tam na bieżąco aktualizowane informacje. Cóż, pozostaje mi podziękować jeszcze raz bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia.